Nadszedł dzień egzaminu. Ściąganie nie będzie tolerowane. Co to był ten pierwiastek kwadratowy? Dobra, przyłapała mnie pani. Dzieciaki i te ich przeklęte telefony. Dobrze, że mam zapasowy. Doskonale, ta sztuczka jest niezawodna. Nie ma to jak dobra iluzja optyczna. Jej! Co tu się dzieje? Ciężko pracuje, pani nauczycielko. Bardzo dobrze. Wow, poszło jak po maśle. Wracając do rzeczy... Praktycznie czuję już zapach piątki. Dobrze, zdążyłam. Poproszę długopis. Wygląda smakowicie. Obserwuję was. Nadszedł ten moment. O, tak. Chyba nie. Wiesz, że tak nie można. Zakaz jedzenia. Ej, no serio? No cóż. Nie. O tak. O nie. Hej, będę bardzo cicho. Wciąż za głośno. Nieźle się dziś obłowiłam. Dość już tego. Muszę wymyślić, jak zjeść słodycze. Co ona tam ma? Temperówka? Te żelki w sumie wyglądają jak kredki. Żaden nauczyciel mi ich nie zabierze, zwłaszcza jeśli będą wyglądać tak. Jak prawdziwe. Potrzebna mu tylko gumka do mazania. Pasuje idealnie. O, słodka zbrodnio. Hej! A? Co to? Moja popołudniowa przekąska. Kredek się nie je. Wyborne. Masz. Wow. No dobra. Całkiem niezłe. Co tu się dzieje? Ale dobre. Mega. Och, nie na mojej warcie. Nadchodzi. Zachowuj się normalnie. Taki cwaniak z ciebie? Z czym mamy tu do czynienia? Robią teraz długopisy z cukierkami? Spróbuję. O nie. Co ja zrobiłam? Nie wierzę, że to zrobiła. Niesamowite. To było śmieszne. Mega śmieszne. Potrzebuję dentysty. Teraz! Mam nadzieję, że nikt nie zauważy mojego spóźnienia. Czy ja wyczuwam spóźnienie? Mało brakowało. Myślicie, że je zauważy? Najpierw pozbędę się chipsów. Ładny papier, prawda? Idealny kamuflaż. Teraz napełnię tubkę ulubionymi cukierkami. Uwielbiam je. I jeszcze pokrywka. Trzeba ją wcisnąć. Mieści wszystkie długopisy i ołówki. Taki ze mnie cwany łakomczuch. A? Ja też chcę. Proszę bardzo. Dzięki. Mniam. Podoba mi się. Czy ja słyszę żucie? Co? Nie. Pewnie miałam o mamy. I jeszcze jeden. Zaczyna nabierać kształtów. Mój też. Malujcie, dzieciaczki. Wow, czas minął. Pokażcie swoje dzieła. Tadam. Dobry początek. A ty, Oliwio? W sumie przypomina to kwiaty. Pała dla ciebie. I piątka dla ciebie. Dobra robota. Nie wierzę. Pała? Jestem najlepsza. No jeny, to nie fair. Pistolet na klej? Chyba mogę go do czegoś wykorzystać. Główka pracuje. Nałożę klej na klej, złotko. Ale to będzie coś wyjątkowego. Już nigdy nie dostanę pały. Odeszło wręcz idealnie. A teraz pora na nową, ulepszoną ocenę. Wszyscy uwielbiamy piąteczki. O tak. Hej, jakim cudem dostałeś za to piątkę? Co?
Myślicie o tym samym, co ja? Wiedziałem, że mam zadatki na najlepszego ucznia w szkole. To jakiś absurd. Dziękuję, dziękuję. I co teraz? To ją pokona. Widziałaś? To pika. Juhu! Witaj! Wow! Hej, co jest? Fajnie! Czujesz? Auć! Żegnaj, kulo! Jak to zrobiłaś? Pika, pika! Już wiem! Nie rób mi krzywdy! Pika? Nie! Dzień dobry! Przepraszam! Co ja wam mówiłam? Żadnych Pokemonów! Weźcie się do pracy! A to co? Wystarczy je kliknąć? Może ta? Sprawdzę. Nie mam. A może tutaj? Kurczę. Auć. Chwileczkę. Już wiem, co zrobić. Przecież strzelam prądem. Najwyższa pora to wykorzystać. Dobra, gotowa na klientów. Kto chce się podłączyć? Dzień dobry. Zapraszam do siebie. Proszę bardzo. Naładować? Chętnie. Super. No co? Hej. Naładujesz to? Chyba dam radę. Proszę. Super. Ile płacę? Weź wszystko, nara. Pachnie bogactwem. Czyli pora na zakupy. Co? Niedostępne? Nie! Koniec. Zaraz. Czy ja dobrze widziałam? Chodź tu, maleńki. Co ci się stało? Proszę, działaj. Czemu nie zdrowiejesz? Co za okrutny świat. Nieważne. Zadzwonię po pomoc. Doktorze, nagły przypadek. Zaraz u pana będę. Musimy poczekać. Jesteś moim ziomkiem. Pikachu, teraz twoja kolej. Doktorze, wreszcie. Co się stało? Ktoś go wyrzucił do śmietnika. Straszne, co? Rany. Dobrze, zbadam go. Już płacę. Tyle? Nie, proszę. Mam więcej gotówki. Tak jest lepiej. Jest bardzo sfatygowany, co? Na pewno go naprawię. Nie ruszaj się. Dobrze. I co dalej? Czy tam jest oko? Potrzebujesz tego. Weź głęboki wdech. Nie słyszę bicia serca. Wybacz. Nie ma tętna? Nie! Nie, zaraz. Znam jeszcze jeden sposób. Plasterki czynią cuda. Nie boli, prawda? Proszę. I gotowe. Dopilnuj, żeby odpoczął. Dzięki, pani doktor. Lepiej się czujesz? Trudno powiedzieć. Co ci dolega? Dziwne. Pika, ty żyjesz. Uratowałem cię. Hurra! Jak tam moja pociecha? Czas uchylić rąbka tajemnicy. Chłopiec czy dziewczynka? Przekonajmy się. Zaskakująco głośne. Ale ekscytujące. Świetna zabawa. Jak to, lalka? Pikachu? Jestem taka szczęśliwa. Zaraz.
To się dzieje? To niemożliwe. Cześć, mamusiu. Masz coś do jedzenia? Ha, interesujące. Siemka, Barbie. Jak leci? Przygotuję się do zajęć. Zeszyt jest. A gdzie się podział mój ołówek? Jeszcze przed chwilą go miałam. Oj, tam Barbie zawsze ma zapasowe. Niech pomyślę. O, już wiem. Znowu zgubił mi się ołówek. Pożyczysz? No jasne. Noszę kilka na zapas. Proszę. Dziękuję. Wezmę się za rozwiązywanie zadań. Ha, to akurat znam. Ale to jest dla mnie za trudne. Powinnam była więcej wkuwać. Co dalej? Aha! Co? Błyskawicznie zużyłam ołówek. Albo gwałtownie urosłam. Do niczego się już nie przyda. Barbie, potrzebuję kolejnego ołówka. Okej, żaden problem. Co ty wyrabiasz? Staram się myśleć. To pomaga mi się skoncentrować. Nom, nom, nom. Smaczne. Przestań, nie jesteś bobrem. Oddaj mi to. Hej, ten kto daje i zabiera? Nie dostaniesz ode mnie więcej ołówków. To jak mam coś zrobić na lekcji? Nie wpędzaj mnie w poczucie winy. Ha, mam ciekawy pomysł. Zrobię ci nietypową nakładkę na ołówek. Wykorzystam tę piankę. Do dzieła. Końce pianki skleję razem, tworząc okrąg. Nałożę klej wzdłuż całej krawędzi. Wezmę małe plastikowe kółko i umieszczę je na wierzchu. Gdy klej zastygnie, odwrócę piankę. Do kolejnego etapu przyda się żółty brokat. Wsypię trochę brokatu do środka, a następnie przykryję drugim kawałkiem plastiku. Teraz mogę się wyżyć artystycznie. Na plastiku narysuję buźkę, a od spodu przykleję małą piankową rurkę. To właśnie miejsce na ołówek. Ha, kogoś mi to przypomina. Właśnie tak sobie to wyobrażałam. Mam coś dla ciebie. Myślę, że ci się spodoba. Zrobiłaś to dla mnie? Wow, dziękuję. To niesamowite. Powinnam się jakoś odwdzięczyć, Barbie. Ale co tu zrobić, żeby było słodkie i od serca? Ha? Dobrze, że zabrałam ze sobą posypkę. Nie ruszam się z domu bez czegoś słodkiego. Wymieszam posypkę z gumą do rzucia. Okej, następny etap to zrobienie balona. Jaki fajowy. Okej. Daj mi na chwilkę swój ołówek. Cierpliwości. Tadam! Co o tym sądzisz? Akurat w twoim stylu. Więc dam ci to w prezencie. Ojej. To urocze. Zupełnie jak ja. Dobra, wracamy do nudnej lekcji. Co za dzień? Cześć, Barbie. Nie uwierzysz, co się stało. Wow. Hej, uważaj. Fuj, co to jest? No wiesz co? To obrzydliwe. Wyobraź sobie, że wczoraj zagadał do mnie Kevin. Uwaga, zaraz kichnę. Wcich. Mimowolne wyładowanie. Oj, tam nic się nie stało. Bywało już gorzej. W każdym razie wyraźnie do mnie uderzał, więc dałam mu pomarzyć. Nic z tego nie rozumiem. Znowu? No dobrze, ale streszczaj się. I dyskretnie. No już, pospiesz się. Co? Chyba sobie w kulki lecisz. Co żeś zrobiła? Czy to chipsy? Jak niegrzecznie z mojej strony. Chcesz trochę? Nie? Więcej dla mnie. Czasami zapominam, dlaczego jesteśmy przyjaciółkami. Pociesz się tabliczką czekolady. Chyba znowu zawaliłam. Przepraszam. Ta czekolada wygląda wyjątkowo smakowicie. Podsuwa mi to pewien pomysł. Nie powinno to zająć dużo czasu. Przede wszystkim będę potrzebować kleju w sztyfcie. Przejadę klejem po okładce zeszytu. Docisnę do niej czystą kartkę papieru i wygładzę, żeby nie było żadnych zagnieceń. To samo zrobię na tylnej okładce. Upewnię się, że kartka jest porządnie przyklejona. Wycięłam kilka kwadracików z tektury. Przy pomocy linijki wykonam na nich zagięcia. Powstanie z tego proste pudełeczko. Nałożę od wewnątrz odrobinę kleju, po czym włożę do środka mniejszy kawałek tektury. Docisnę boki do białej tektury, żeby wszystko trzymało się w miejscu. To dopiero pierwsze z wielu takich pudełeczek. Wypełnię nimi górną połowę nowej okładki, a na dole umieszczę niebieski kawałek tektury, na której narysuję śliczną małą buźkę. Zgniotę arkusz folii aluminiowej i nadam mu kształt wąskiego prostokąta. Na folię nałożę trochę kleju i przykleję na środek okładki zeszytu. I to by było na tyle. Wygląda zupełnie jak tabliczka czekolady. Aż od tego zgłodniałam. Zobacz, Barbie. To w ramach przeprosin za ubrudzenie ci zeszytu. To dla mnie? Jest doskonały. Jak dobrze mnie znasz. Muszę się jakoś odwdzięczyć. Już nawet chyba wiem jak.
Niezbędna będzie żółta pianka. Ze zwykłej kartki wyciąłam dwa kształty uszu. Obrysuję je ołówkiem na piance. Teraz mogę je bez trudu wyciąć. Następnie wezmę kawałek żółtego filcu. Położę na nim zeszyt. Nałożę dwie linie kleju wzdłuż górnej krawędzi i przykleję w tym miejscu piankowe uszy. Otworzę zeszyt i nałożę klej po wewnętrznej stronie okładki. Złożę filc na drugą stronę, przyklejając go od wewnątrz. Dwa kółka z różowego filcu posłużą jako policzki. Wreszcie narysuję resztę twarzy. Dodam nos i oczy i wielki, radosny uśmiech. Zobacz, co dla ciebie mam! Jakbym przeglądała się w lustrze! Wow! Jest taki mięciutki i puszysty! Super! Od mojego zeszytu nabieram chętki na słodycze! Wygląda tak smakowicie, że aż ślinka cieknie! Nieskromnie powiem, że całkiem ładnie wychodzi mi ten obraz! Jak tu cicho! Zbyt cicho! Ach! To wszystko wyjaśnia. Pikachu znowu się ukrywa. Hej, wiem, że tam jesteś. Wyłaź stamtąd, mamy sporo do zrobienia. Co jest grane? Nie da mi odpocząć. Barbie potrafi być irytująca. Nie ignoruj mnie. Będziesz uparta, co? Chciałam tego uniknąć, ale... Spać mi się chce. Hej, jak leci? Zapomniałam o zajęciach plastycznych. Tym razem stworzę prawdziwe arcydzieło. Problem w tym, że nic nie przychodzi mi do głowy. Potrzebuję inspiracji. Może po prostu pójdę z powrotem spać. A gdyby tak? Już wiem. To będzie rewelacyjne. Złożę kartkę papieru. Narysuję na niej pokeball. Najpierw półkole na górnej połowie zagięcia. Potem mniejsze półkole wewnątrz. To samo zrobię na dole strony. Teraz rozłożę kartkę. Zacznę rysować nad dolnym półkolem. To będzie autoportret, łapki i wielkie uszy. I reszta buźki. Całość pokoloruję. Wiadomo, jakim kolorem. Grunt to nie wychodzić poza linię. Policzki pokoloruję na czerwono, a język na różowo. Wreszcie pokoloruję sam pokeball. Póki co jedynie górną połowę. Mały owalny kształt ma sugerować odblask. Okej, o to chodziło. Teraz złożę papier z powrotem. Rezultat jest genialny. Muszę się pochwalić. Barbie, patrz i podziwiaj. Wow, sprytne. Jestem pod wrażeniem. Co to jest? Nie to, że cię krytykuję, ale pomazałaś trochę ołówkiem. Co? O nie! Jak to się stało? Moje piękne dzieło jest zrujnowane! Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mogę to naprawić, ale będę potrzebowała pomocy. Którą wybrać? Ciebie. Po prostu przespaceruj się po rysunku. Działa! Jej buciki są równie stylowe, co praktyczne. Wow! Nie ma najmniejszego śladu! Jak to zrobiłaś? Zdradzę ci pewien sekret. Buty mojej lalki nie zawsze były tak efektowne. Zdejmijmy je. Wymagają pewnych modyfikacji. Przygotowałam dwie gumki w kształcie podeszw. Nałożę na nie klej. Zanim klej zastygnie, docisnę do nich buty. To banalnie proste. Śmiało, przymierz je. Sprawdzimy, czy pasują. Dodadzą ci centymetr wzrostu. Wyglądasz cudownie. Sama chciałabym mieć takie buciki. Powinnyśmy wybrać się razem na zakupy, aż miło się pokazać w takich butach. Hej! Niezłe, co? Wow! Nigdy bym na to nie wpadła! Co ja bym bez ciebie zrobiła? Powieszę to sobie na ścianie. O rety, znowu zaspałam. Spóźnię się do szkoły. Zaraz, gdzie się podziała reszta mazaków? Ach! Tutaj! Zeszłego wieczora naszła mnie wena twórcza i zrobił się mały bałagan. Nie mam czasu tego sprzątać. Jakim cudem wylądowały w paczce chipsów? Muszę lecieć. Pikachu zawsze się spóźnia. Jestem, już jestem! To najfajniejsza rzecz na świecie. Patrz! Narysowałam na kredkach jednorożca. Cieszą mnie takie drobiazgi. Wow! Nigdy czegoś takiego nie widziałam! Ty to masz wyobraźnię! Tymczasem ja tylko robię bałagan! Chciałabym być równie zorganizowana co ty, ale przecież nic na to nie poradzę! Chyba że... Czuję kolejny przepływ inspiracji! Nie będzie to łatwe! Ale warto spróbować! Wytnę kawałek folderu. Narysuję na nim linie, wzdłuż których zagnę tekturę. Najlepiej posłużyć się do tego linijką. Dzięki temu uzyskam równiutkie krawędzie. To znacznie ułatwia sprawę. Już ostatnie zagięcie. Teraz wreszcie mogę zacząć składać. Zagnę po kolei wszystkie elementy. Te klapki pomogą utrzymać wszystko w całości. Piórnik wciąż wygląda troszkę nudno, więc go spersonalizuję. Narysuję oczy. Czerwone kółka to będą policzki. Właściwie skończone. Wow, udało się lepiej niż przypuszczałam. Czasami sama ciebie zaskakuje. Piórnik specjalnie dla mnie. Sama to zmajstrowałaś? Teraz moje mazaki i kredki będą bezpieczne. Nigdy ich już nie zgubię. Dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej? Potrzebuję innego koloru. Na szczęście nie muszę daleko szukać mazaka.
Chodź, kochanie. Jestem taka podekscytowana. Dzień dobry. Oto lista. To jak zamawianie z menu. Wszystkie najlepsze już poszły. Czekaj, patrz na ostatnią. Kochanie, zobacz. O co chodzi? Cześć. Wy pewnie też mnie nie chcecie. Możemy ją zabrać do domu? Proszę. Naprawdę? Mówicie poważnie? Oczywiście, że tak. Jesteśmy rodziną. To się czasem zdarza. Na pewno się do tego przyzwyczajimy. Chodź tu, siadaj i nie ruszaj się. A ja zaserwuję ci obiadek. Mam nadzieję, że lubisz makaron. To mój własny specjalny przepis. Sekretnym składnikiem jest miłość. O, prawie zapomniałem. Czy naprawdę muszę to jeść? Wygląda jak robaki. Przepraszam, zapomniałem o musztardzie. Ale bałagan. Coś ty narobiła. Widelec mi się ześlizgnął. Muszę to posprzątać. Twoja mama nie może tego zobaczyć. To już chyba wszystkie kluski. Włożę je z powrotem na talerz. Mam nadzieję, że to wystarczy. Przepraszam, zapomniałem o warzywach. Nie chcę makaronu. Jest to bleśne i oślizgłe. O, widelec. Hej, zdarza się. Jeszcze chwilkę, kochanie. Makaronowy deszcz. Co? Co się dzieje? Pikachu? Gdzie jesteś? Whee! Kto to powiedział? Wiedziałem, że ten dom jest nawiedzony. Pikachu? To ty? O, jesteś za wolny, tato. Hej, wyjdź stamtąd. Halo, słyszysz mnie? Chwileczkę. Nigdy mnie nie znajdzie. Tak ci się wydaje. Aha, mam cię. Muszę lecieć. Hej, wracaj tu. Zmuś mnie. Tylko poczekaj. Kręci mi się w głowie od samego patrzenia na ciebie. A myślisz, że jak ja się czuję? To było fajne. Potrzebuję wsparcia. Dzwonię do opiekunki. Co tu się dzieje? Dość tego. Teraz mam kłopoty. Siadaj. Wiem, jak temu zaradzić. Potrzebujemy taśmy. Możemy o tym porozmawiać? To chyba przesada. Widzisz, jak łatwo poszło? To też ci się przyda. A teraz wcinaj makaron. Co mam z tym zrobić? Sweter na drutach? Nie ma szans. Właśnie z tym muszę się mierzyć. Czy ja muszę wszystko robić? Wypróbuj pałeczki dla początkujących. To powinno ułatwić sprawę. Jest taka szansa. Spróbujmy. Hej, widzisz to? Co to za czary? Hej, te kluski są dobre. Dobra robota, Pikachu. Dziękuję bardzo. Muszę lecieć. Jestem z ciebie taki dumny. Nie, kochanie, zamieniam się w słuch. Mam długopis. Okej, co dalej? Hej, tato, tatusiu, tutaj! Daj mi chwilę, kochanie, tatuś jest zajęty. To było chamskie. Hej, co robisz? Pobawmy się. Czekaj, nie mam na to czasu. Co? Nie, rozmawiam z Pikachu. A więc to tak. No dobra, sama zapewnię sobie rozrywkę. Ja ci pokażę. Prosiłeś się o to. Do ataku! Cel trafiony. Dość tego. Ostrzegałem. Pójdziesz ze mną. Mam złe przeczucia. Musisz spalić trochę energii. A ja wiem jak. To jest ciężkie. Ledwo to podniosłem. Ja to wezmę. Wyciskamy. Co? Jak? Dobra, nie ruszaj się. To miało być trudne? Ej, ale fajnie się odbijam. Trzeba pocierpieć, żeby mieć krzepę. Mogłabym tak robić cały dzień. Udało się? Myślałeś, że będzie zmęczona. Czas na plan B. Dobrze się czuję. Załóż to, kochanie. Teraz biegnij. Nie zatrzymuj się. Biegnij, ile sił w nogach. Patrz na mnie, tato. Bardzo dobrze, kochanie. Biegaj, biegaj. Robię się senna. Chyba muszę odpocząć. Co? Hej, dokąd idziesz? Jestem wyczerpana. To było trudniejsze niż myślałam. Okej, czas na drzemkę. Chyba zaraz zemdleję. Co? Nie wierzę. Wygląda uroczo. Słodkich snów, kochanie. A ja będę tu cichutko siedział. I może faktycznie uda mi się dokończyć zakupy. Na czym skończyłem? Ten program jest nudny. Grają coś jeszcze? A teraz mamy dla was coś specjalnego. Oferta jednorazowa. Super odjazdowy Pokeball. Co? Kochani, obudź się. Musisz to zobaczyć. Upuszczam Pokebola.
I ta-dam! Hej, jak leci? Tego nam trzeba. Dzwonimy. Halo? Chciałbym złożyć zamówienie. Wow, szybko poszło. Otwieramy. Ostrożniej, kochanie. Co mam tym rzucić o podłogę? Śmiało. Hej! Fajnie tu. Mamo, tato! Chodź do nas, kochanie. A, rodzinka w komplecie. Bardzo cię kochamy. Aż plomby mi zatrzeszczały. Ups, przepraszam. Jestem taki zmęczony. Co za dzień. W końcu odeśpię. Bardzo tego potrzebuję. Dobrze, że w końcu zasnął. Czas się zabawić. Złapię za regał. I poczekam, aż zadzieje się magia. Udało się? Ha? To już ranek? Myślałem, że to wyłączyłem. Chwileczkę. Zawsze coś. Nadchodzi. Niczego nie podejrzewa. Mój ogon! Tak bardzo boli. Co się stało? Boli mnie ogonek. Tak bardzo cierpię. No już, spokojnie. Zadzwonię po lekarza, tylko poczekaj. Nie zauważyłem jej ogona, a potem... bum! Bez obaw, widziałem już takie obrażenia. Muszę zbadać pacjentkę. Tak podejrzewałem. Proszę. Muszę zabandażować ci ogon. Przestań! Wystarczy, skończyłem, spadam stąd. Nic jej nie będzie? Oczywiście, ale musi odpocząć. Wielkie dzięki, doktorze. Nie podoba mi się ten dźwięk. Wszystko w porządku? Moja ręka, moja piękna dłoń! Bez obaw, coś na to zaradzę. Potrzebny mi tylko ten mały gadżet. Nałożę go na krawędź drzwi. Moja misja dobiegła końca. Miłego dnia, szanowny panie. Co? Chwileczkę. Niech no się przyjrzę. Hej, fajne to. Widzisz to? O co chodzi, tato? Wow, ale super. Czekaj, mój ogon, au. Czyż technologia nie jest wspaniała? Ciekawe, co jeszcze wymyślą. Nie mogę spać. Nie, sen wciąż nie nadchodzi. Spróbuję inną pozycję. Jakie to irytujące. Mam pomysł. Nigdy nie mamy czasu tylko dla siebie. Jest miło, prawda? Nastrojowe oświetlenie, podoba mi się. To nie ja. To pewnie nic takiego. Widziałeś to? Znowu to samo. Idź i zobacz, co się dzieje. Ja? Tam mogą być potwory. No już, nie ociągaj się. To niesprawiedliwe. Życz mi szczęścia. Nie bój się, kochanie. Pikachu? Wszystko w porządku? Co się dzieje? Tato? Hej, nie mogę spać. Obawiałem się, że to powiesz. Wiem, co robić. Mi to zawsze pomaga, gdy nie mogę spać. W mgnieniu oka zapadniesz w głęboki sen. Załóż je. Wow, to takie relaksujące. Będzie odtwarzać twoje ulubione piosenki. O tak, dobry beat. Może powinniśmy spróbować czegoś relaksującego. Dobry pomysł. Fajny kawałek, prawda? Czuję, jak rytm przejmuje kontrolę. Dobranoc, kochanie. Cieszę się, że to zadziałało. Mogę wrócić na film. Wszystko w porządku? Namęczyłem się, ale udało mi się. Zawsze tak jest. Przestań chrapać, nie słyszę filmu. W pracy było szaleństwo, ale jestem już w domu. W końcu mogę odpocząć. W otoczeniu bałaganu. Patrzcie. Jakim cudem jedna osoba jest w stanie tego dokonać? Ona jest jak buldożer. I to ja będę musiał to posprzątać. Pikachu? Co ja ci mówiłem? Hej, tato. Tęskniłam za tobą. Czekaj, co ty robisz? Przestań. Opuść rękę. Po co ja się tym przejmuję? Uwielbiam te rośliny. Moje biedne książki. Czekaj. To skarpetka? Strasznie śmierdzi. Zabierz to ode mnie. Czekaj, mam pomysł. Co to za światło? Pomyślałam, że zrobi dobry klimat. Odłóż to. Tę książkę też można odłożyć. Muszę zadzwonić w jedno miejsce. Dzień dobry, chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki, właśnie tego mi trzeba. Patrz na to, to coś pięknego.
Co to jest, tato? Zaraz zobaczysz. To idealne miejsce do przechowywania twoich trampków. Jak ci się podoba? Super, tato, ale nie upora się z resztą bałaganu. Muszę lecieć. Do zobaczenia. Co? Hej, wracaj tu, to niesprawiedliwe, Pikachu. Lepiej wezmę się do roboty, nienawidzę być dorosły. Udostępnijcie ten filmik znajomym i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odjazdowych odcinków. Pobudka! Śpiąca królewna jeszcze nie wstała? To powinno ją obudzić. Ha! Co? Czy to naprawdę konieczne? Co to za idiotyczne urządzenie? Uciekaj, i tak cię złapię! Ha, mam cię! Dziękuję wam, gumowce! Nie będziesz więcej dzwonić! Podoba ci się nowy budzik? Mua. Szykuj się do szkoły! Co teraz? Najpierw zrobię siusiu. Przynajmniej na chwilę usiądę. Jakie zimne! Trzeba rozgrzać deskę. Mam do tego specjalny gadżet i jeszcze jedną przydatną rzecz. Teraz będzie mi wygodniej. Świetna sprawa. No już, śmiało. Co za ulga. Hej, nie ma papieru? Nic nie szkodzi. Dzięki temu będzie higieniczniej. Wystarczy nalać wody. Teraz pozostało tylko jedno. Trzeba ściskać tę pompkę. Wszystko działa jak należy. Pora wypróbować. Całkiem przyjemne. Gotowe. Tyle wystarczy. Co za paskudny brud. Powinnam wyszorować sedes. Ta szczotka ma dozownik żelu. Wezmę się do roboty. Brud nie ma żadnych szans. Gotowe. Na koniec spuszczę wodę. Żegnajcie nieczystości. Nie będę tęsknić. Super. Teraz pora na ważniejsze sprawy. Zacznę od mycia zębów. To działa łatwiej niż tubka. Mogę się skupić na szorowaniu. Pięknie. Wypłuczę usta. Kubeczek jest zawsze pod ręką. Orzeźwiające. Uj, jaki obłożony język. Trzeba go porządnie wyczyścić. Świetne uczucie. Co to za smrodek? O, wszystko jasne. Ten poranek jest coraz bardziej męczący. Ale muszę coś z tym zrobić. Użyję ciężkiego sprzętu. To urządzenie będzie w sam raz. Nabieram. Przechylam. I po wszystkim. No, prawie. Papa. Piękny aromat kawy. Pomożesz mi? Narysujmy ładną buźkę. Lubię, jak kawka się uśmiecha. Oby smakowała tak, jak wygląda. Zamieszaj. Pyszna kawusia. Pora zrobić śniadanko. Gotowane jajka to źródło białka. Chwilę poczekam. Świetnie. Widać bąbelki? To znaczy, że woda się nagrzewa. Ten gadżet pokazuje, czy jajka są gotowe. Można jeść. Lepiej pokroję to w plastry. To łatwe. Co by tu jeszcze dodać? Małe pomidorki. Nie potrzebuję nawet deski. Nie zapomnę o ulubionym dodatku. Uwielbiam też świeży sok z pomarańczy. Ciekawe, ile go będzie. Zaraz się tego dowiem. Rety, jak pięknie pachnie. I nie zawiera cukru. To nazywam zdrowym śniadankiem. Gina! Co? Chyba czas na śniadanie. Nie poskładam prania. Tak może być, prawda? Prawie... Au! Mam dość przytrzaskiwania palców. Dzięki temu już nic im nie grozi. Czuję się bezpiecznie. Jak miło. Dzięki za śniadanko. Wygląda wspaniale.
O, chwileczkę. Chyba mamy mały problem. Zaraz się z tym uporam. Co za okropny bałagan. Nie ma się czym martwić. Z łatwością sobie poradzę. Prawda? Szybko to zanurzę. A włosie wszystko wyczyści. Teraz wystarczy wypłukać. Miłego schnięcia, talerzyku. Ze szklankami będzie trudniej. Ale wcale się nie boję. Bo na szczęście mam coś takiego. I wypłuczę. Szklanka jest czyściutka. Lśni jak kryształ. Ach, prawie zapomniałem. Pokażę fajną sztuczkę. Będzie idealna dla wielbicieli słodyczy, takich jak ja. Dzięki niej łatwo zebrać smakołyki w jednym miejscu. A oto świetny pojemnik na napoje. Nie wylewa się. Prowiant gotowy. Można go wszędzie zabrać. Masz, nie zgłodniejesz. Muszę się jeszcze ubrać. Ale co mam na siebie włożyć? Dziś wybiorę coś kolorowego. A do tego jeans. Co z tymi starociami? Pora na nową parę. Dziś mam ochotę na wzorek. Świeże skarpeteczki. Cudownie. Są prześliczne. Prawda, mruczku? Będziesz za mną tęsknił? Wiesz, że ja za tobą też. Jesteś moim puchatym kotkiem. Zawsze będziemy razem. Nie, miłość bywa ulotna. Zostawił mi pamiątkę. Ale nie szkodzi. Dzięki temu nie będzie ani śladu. Parę pociągnięć i gotowe. Wyczyści każdą powierzchnię. Potem wystarczy opróżnić. Wygląda jak drugi kot. W sumie mam świetny pomysł. Patrzcie, kilka ostrożnych ruchów i powstaje nowy kot. Czyż nie jest słodki? Proszę. Już nigdy nie będziesz sam. Co teraz? Zrobię sobie makijaż. Aj, wygląda jakby ktoś to pogryzł. Mam rację, prawda? Jednak użyję tego. Odrobina ulubionego podkładu i uruchomię urządzenie. Obraca się i rozprowadza podkład. Nie nadwyrężam nadgarstków. Wyglądam fantastycznie. Jeszcze jeden szczegół. Użyję czegoś takiego. To niezwykły patyczek. Widzicie? Wypływa z niego błyszczyk do ust. Idealny odcień dla mnie. Ponętne usta. Teraz mogę iść do szkoły. Ale najpierw się spakuję. Tyle mi wystarczy. O nie. A gdzie moje słuchawki? Zagadka rozwiązana. What? Czemu on mi je podbiera? Tato! Oddasz mi słuchawki? Te maleństwa? Pewnie. Dzięki. Co ty masz w uszach? To obrzydliwe. Oj, przepraszam, daj mi je. Zaraz będą jak nowe. Mam do tego specjalny gadżet. Wyczyści woszczynę i brud. Przyjemnie na to patrzeć. Prawda? Ma nawet szczoteczkę. Wyglądają jak nowe. Mogą być? Wow, dzięki. Pa. Skoro nikt nie widzi, podgłośnię muzę na maksa. Po co mi słuchawki córki, skoro mam własne? Czadu! Emasz! O, nie wchodziłbym do toalety przez jakąś godzinę. Tam naprawdę śmierdzi. Hej, koleżko, to mój młotek?
Nie, mój! Potrzebuję go, żeby rozwalić popit! Może to cię zainteresuje. Wygląda jak tygrysek. Żartujesz? Pokaż mi to. Widzę, że jesteś zainteresowany. Nie. To moja nowa ulubiona zabawka. Myślałem, że to zadziała. Wiem. Rolka po papierze toaletowym. To załatwi sprawę. Najpierw ją spłaszczę. Następnie narysuję na niej tygrysa. Teraz mogę go wyciąć, złożę przód i pomaluję na pomarańczowo. Jaki piękny kolor. Kiedy wyschnie, dodam białą farbę. To będzie głowa. Następnie narysuję pyszczek i oczy. I oczywiście paski. Patrz na to, Chris. To dla ciebie. Wow, ale super, podoba mi się. Słodkich snów, mały. Co jest nie tak z tym telefonem? Halo? Bang, bang! Tylko na tyle cię stać? Nie, wszystko w porządku, synek mnie atakuje. Tatusiu, nudzę się! Rozmawiam przez telefon. Bang, bang! Przestań, Chris, jestem zajęty. Nudziarz. Co jest? Poświęć mi uwagę! Masz, narysuj mi coś. Co? Żartujesz sobie? No dobra, niech będzie. Co by tu narysować? O, wiem! To całkiem fajne. Wow, to arcydzieło! Czasami sam siebie zadziwiam. Chwileczkę. To podsunęło mi świetny pomysł. To będzie niesamowite. Co? To biurko jest opętane. Wracaj tutaj! Przykro mi, tato. To jest teraz strefa budowy. Buduję dom. Czekaj, muszę przenieść się gdzieś z robotą. Będzie jak w raju. Au, twardo tu. Potrzebuję czegoś miękkiego. I wiem, skąd to wezmę. To załatwi sprawę. To będzie moja nowa podłoga. Przetestujmy to. O, jak miło. Chwileczkę, potrzebne mi ściany. Żaden problem. Mogę wykorzystać karton. Po prostu go przykleję. Wow, mój pierwszy dom. Czuję się taki dorosły. Jeszcze muszę go udekorować. Potrzebna mi taśma i naklejki. To teraz należy do mnie. Chyba mam wszystko, czego mi potrzeba. Schowam słodycze na później. Do dzieła! Okleję ściany taśmą. Chcę, żeby było ładnie i kolorowo. Dlatego taśma jest idealna. Wow, wygląda jak dzieło sztuki nowoczesnej. Teraz wezmę miskę. Zrobię dziurę w kartonie. Włożę do niej miskę. I mam okno. Widzę wszystko na zewnątrz. Zaczyna to mieć ręce i nogi. Czas na naklejki. Tu będą pasować. Najważniejsze są detale. Taki osobisty akcent, wiecie. Jestem bardzo zadowolony. Potrzebny mi jeszcze dach. Ale mam plan. Wszystko potrafię zrobić. Trzeba jeszcze położyć dachówkę. Karteczki samoprzylepne idealnie się nadają. Po prostu nałożę je na siebie w różnej konfiguracji kolorystycznej. To ochroni dach przed burzą. To ciężka praca. I ostatnia? Skończyłem! Witajcie w mojej chacie. Pozwólcie, że was oprowadzę. To jedyny pokój. Sam dobierałem kolory. Postawiłem na ekskluzywne materiały. To była kwestia estetyki. Hej, tato! Okej, pogadamy później. Wow, ale super! Wiem, sam to zaprojektowałem. Wow, niesamowite. Możesz mnie odwiedzić, kiedy chcesz. Podoba ci się tapeta? Synku, to jest cudowne. Jestem z ciebie dumny. No dalej! Nikt nie pokona mnie w tej grze. Jesteś taki miękki i przytulaśny. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jestem głodny. Pyszne. Alex ma cukierki? Daj mi, daj mi! Co? Nie, to moje. No weź, podziel się. Dobra, proszę bardzo. Naprawdę? Wow. Łap, leci. Oooo. Zrobiłeś to specjalnie. Zamknij się. Daj mi więcej, albo powiem mamie. Nie możesz mnie zostawić w spokoju. Bierz. Auć. Au. Masz też to. Hej. O! Jestem najlepszy. Chwila, jest za cicho. Co się stało? A kogo to obchodzi? To śmieszne. Może teraz będę mógł pograć w spokoju. Gdzie ja jestem? Dlaczego pokój wiruje? Cukierki. Chwileczkę. Fuj, są na nim włosy. To obrzydliwe. Ale i tak go zjem. Chwileczkę, mam świetny pomysł. Czy myślisz o tym samym, co ja?
Najpierw przygotuję niebieską kartkę, następnie przetnę ją na kilka części, złożę je w otwarte pudełko, przykleję w środku gąbkę i dokończę składanie pudełka. W tym samym miejscu wyciąłem otwór. Ten pasek papieru przełożę przez górną szczelinę. Następnie włożę do otworu pół plastikowego kubeczka i wsypię do niego cukierki. Robię się głodny. Wsypię wszystko, co mam. I kiedy nacisnę buzię niebieskiego potwora, wyskoczy cukierek. Słodkie, pyszne cukierki. Właśnie tego mi było trzeba. Zasłużyłem na to. Jestem w cukierkowym raju. Co się tam dzieje? Wow, skąd to masz? Gra czy automat ze słodyczami? Słodycze wygrywają! Hej, braciszku. Tak mało czasu spędzamy razem. Zmieńmy to. Mogę się poczęstować? Ta maszyna do cukierków. Genialne. Ach, nie mogę się doczekać. Czytanie zawsze mnie męczy. Ciężkie powieki. Zasypiam. Tatusiu, jestem w domu. Co za dzień. W szkole był hardcore. Proszę, weź mój plecak. Będę się bawić, będę się bawić. Co się dzieje? Hej, dlaczego to zrobiłeś? Huhu, dajesz, Hagi? Tak bardzo za tobą tęskniłem. O, jakie to urocze. Obczaj moje ruchy. Uwaga, dinozaur. Bum, bum. To wygląda na męczące zadanie. Hej, Alex, przyniosłem ci szklankę wody. Proszę bardzo. Nie, nie chcę. O, no dobra, ja się napiję. A, orzeźwiające. Na czym to ja skończyłem? Co to za hałas? Mam pomysł. Hej, tatusiu! O, hej, mały, co się dzieje? O, spójrz, tatusiu! Co to jest? Telewizor, tato! Patrz na to! Chcę to! Proszę, tatusiu! Wiem, że chcesz, ale nie możesz mieć wszystkiego, co widzisz w telewizji. Chyba, że... Zaraz wracam. Wyciąłem kawałek tektury w kształt litery U. Przyda mi się też taki element. Dolna część musi się ruszać. Przykleję ją do krawędzi tektury w kształcie litery U. Teraz muszę przekształcić to w stelaż. Przykleję tekturkę do boku, z drugiej strony zrobię to samo. Teraz wstawię półkę. Może być tutaj. Następnie potrzebna mi pusta butelka po napoju. W dolnej części włożę słomkę. I na koniec tabliczka. Sam to zrobiłem. Brakuje tylko napoju. Zatkam palcem słomkę i napełnię butelkę. Powoli, nie chcę nic rozlać. Napełnię butelkę po brzegi. Wystarczy. Teraz nakrętka. Trzeba mocno dokręcić. Myślę, że jest gotowe. Można działać. Hej, Chris, patrz na to. Wow, moje marzenie. Odkręcę nakrętkę i sok popłynie. Sprytne, co? Kiedy szklanka się napełni, zakręcę butelkę. I sok przestanie lecieć. Widzisz? Wow, dzięki, tato. Jakie to dobre. Wiedziałem, że ci się spodoba. Twój staruszek znowu się popisał. A wasi rodzice robią jakieś fajne rzeczy? Opowiedzcie o tym w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik znajomym i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odjazdowych odcinków. Chyba sobie coś przekąszę. Uch, czemu muszę siedzieć akurat obok niej? Wow! Robi wrażenie, co? Ale to jeszcze nic. Wkładam palec do środka. Przyciskam i mam pięknie udekorowane paznokcie. Nieźle, co? Wow, niesamowite! Wyglądasz tak stylowo! Wiem, zrobię teraz resztę. Może ja też ozdobię jakoś swoje paznokcie? Przyda się do tego modelina. Rozgniotę ją, a następnie zrobię kulkę. Teraz mogę ją uformować. Zrobię coś na kształt kwadratu. Dołożę też szarą modelinę i uformuję z niej wałeczek. Tak będzie dobrze. Teraz owinę nim ten niebieski kawałek i docisnę. Dorobię też buzię. Wygląda zabawnie. Zrobię takich więcej. To będą wszystkie moje ulubione postacie. I na co komu wizyty u kosmetyczki? Zobacz tylko. Ach tak? To spójrz na moje. Wow, jak to zrobiłaś? Przydałoby się jeszcze więcej kolorów. O, nie tak miało być. Au, to bolało. Ups, wybacz. Hej, Mia, pokażę ci coś.
Lubisz pieski, prawda? Ho, ho! Ojej, jaki fajny piesio! Dasz mi go? Proszę! Co? Zapomnij! Możesz co najwyżej popatrzeć. To takie wkurzające! Nigdy się nie chcę dzielić. W takim razie sama sobie zrobię zabawkę. Potnę kolorowe kartki na paski. Złożę je razem. Będę osobno składać każdy z końców. Tak by kolory nachodziły naprzemiennie. To nawet całkiem relaksujące. Trochę jak origami. Już prawie skończyłam. Jeszcze tylko kilka zagięć. Gotowe! Wow! Zobacz! Faktycznie fajne! Ha! Ale ja mam więcej takich piesków. Widzisz? Uwielbiam zwierzaki. Żaden problem. Wytnę z kartki taką głowę kota. I dorysuję mu pyszczek. I wielgachne wąsy. Och, śliczny jest. Teraz mogę go dokleić do mojej zabawki. Domowej roboty Fidget Tube. Wyszło świetnie. Wow, jak to zrobiłaś? Ach, nie zbliżaj się. Mam tu psa i nie zawaham się go użyć. No to dawaj. Masz przechlepane. A masz! Proszę o ciszę! A co to? Czy to jest szkoła, czy schronisko dla zwierząt? Ups, tylko spokojnie! Proszę natychmiast przestać! To ona zaczęła! Wcale, że nie! Wcale, że tak! Nie chcę słyszeć żadnych rozmów! Och, a co tu mamy? Jakie fajne! Grrr. Spokojnie, mały! Kotek nic ci nie zrobi! No nie! Co on robi? Wracać do pracy? To niesprawiedliwe. Ale super zabawa. Och, hej, Miles. Gdzie mój lokaj? Ha? Chyba mnie nie widzi. Ale jestem śpiąca. Zdrzemnę się na chwilkę. Jesteś nareszcie. Pańskie śniadanie? Pyszne, chrupiące płatki. Będzie pan zadowolony. No i oczywiście świeżutkie mleko do tego. Życzę smacznego. Ew. To jakiś żart? Ty w ogóle mnie znasz choć trochę? Nie będę tego jadł. Oczywiście. Co jest? Skąd to się tu wzięło? No cóż, i tak już się obudziłam. A co tam się dzieje? Chyba wiem, co panu się spodoba. Może odrobina słodyczy? Pyszniutkie żelki? Faktycznie, lubię słodycze. Dawaj je tu. Doskonały wybór. Dodadzą nieco koloru do pańskiego śniadania. I to rozumiem. A teraz idź już sobie. Od razu lepiej. Zabieram się do jedzenia. Pycha! Ale więcej nie dam rady. Nie wepchnę już ani kęsa. O, moje popit! Coś tu chyba nie gra. Ech, nuda. Nie chcę już tego. O, to już wygląda nieco lepiej. To jednak nie jest tak fajne, jak myślałem. Lokaj, podejdź tu! Proszę bardzo. Hej, nieźle. Właśnie o takie coś mi chodziło. Dobrze się spisałeś. Przydałby się pieniążek. Wypróbujmy to. Wkładam monetę tutaj, a kiedy nacisnę guzik, to wylatują słodycze. Wow, ale ekstra! A co ta biedaczka tam robi? Ech, puste. Życie potrafi być nieznośne. Całe mnóstwo słodyczy i wszystkie są moje. Pychota! A, faktycznie wyglądają smakowicie. Ha, to mi podsuwa pewien pomysł. Pomalowałam opakowanie po płatkach na różowo. Teraz narysuję na nim prostokąt. Użyję do tego linijki. Następnie trzeba go wyciąć. Postawię tu rolkę po papierze i odrysuję od niej kółko. Przytrzymam ją ręką, żeby mi nie spadła. Przyda mi się za chwilę, a samo kółko również wytnę. Wracamy teraz do tej rolki. Narysowałam na niej niewielki prostokąt. Muszę go teraz wyciąć. Świetnie! Teraz mogę włożyć ją do pudełka. Ważne jednak, by wetknąć ją naciętą częścią do środka. I przewrócę pudełko na drugą stronę. Wycięłam tutaj taką klapkę. Następnie zaznaczę kolejny prostokąt na samym dole. Nie musi być wcale duży. Jego również wytnę. Mam tu kawałek kartonu, który zegnę w pół i nałożę na niego klej. Dokleję go pod kątem tuż pod rolką papieru. Teraz będę potrzebować dwóch kawałków kartonu. Dokleję je po każdej stronie rolki. One również muszą być ustawione pod kątem. Zrobiłam też takie niewielkie pudełeczko. Wsadzę tuż pod otwór na monetę. Tę dużą wnękę zakryję plastikową folią. Dorobię też kilka detali. Wow, podoba mi się. Myślę, że już jest gotowe. Dokładnie takie, jak chciałam.
Kiedy przekręcę gałką, powinny wypaść smakołyki. Ha, skąd ona to ma? Też chcę takie. Służba, przynieś mi to. Na co jeszcze czekasz? Mogę w czymś pomóc? Zapraszam ze mną. A mogę odmówić? Witaj. Hejka. Ej, uroczo. Ej, dzięki, ale nie. Oj, no tak, ale ty jesteś przystojny. Wiem, a co ty tam trzymasz? To? To mój automat na słodycze. Wow, wygląda super. Ja mam taki. Kiedy przycisnę, to wylatują różne smakołyki. Niezłe, co? No, ja niestety nic w swoim nie mam. To jedyna jego wada. No, faktycznie szkoda, ale wiem, jak temu zaradzić. Służba! Ojej, gumowe zabawki! Daj mi je! Uwielbiam takie! Ja też! Włóżmy je do automatu! Hop! Świetny pomysł! Jeszcze ta! Śmiało! Wrzuć je tam wszystkie! To już ostatnia! Możemy teraz przekręcić gałkę! Po obróceniu wylatuje zabawka! Wow! Genialne! To chyba najlepszy taki automat! Cóż za wspaniałe zwieńczenie dnia! Wiem, jak można by je uczynić jeszcze lepszym! Co ty robisz? Lokaj, przyprowadź ochronę! Już nie trzeba, ale bądź w pogotowiu! Muszę pobić swój rekord! Już prawie, ups! Hej, patrz jak chodzisz! To twoja wina! O, kolejny wspaniały dzień! O nie, chuligani! Żadnych bijatyk pod szkołą! Dość tego, zjeżdżać stąd! I proszę mi się zachowywać! Ja nic nie zrobiłam! No świetnie, znowu ty! To nic, nie popsujesz mi dziś humoru! Wow, słodycze! O, puste, ale szkoda! Nie, bo w gębie! Chyba nici z mojej diety, ale to jest tego warte! Na co się gapisz? Nie został mi nawet jeden batonik! Hej, Mia, patrz! Co to? Ależ to cudowne! Wiem, jest takie mięciutkie i gumowe! Wow, widziałaś to? Uwaga! Przepyszna kanapeczka! Nic nie popsuje mi tej chwili! Co? Co to było? Mało brakowało! Na czym to ja? Dostałam gluten! Fuj! To przeze mnie? Wow! Ale się ciągnie! Jak jakiś ogromny smark! Nie mogę go nawet ściągnąć! Zaraz! Chyba mam pewien pomysł! Moje etui nie zachwyca niczym szczególnym, więc przerobię je nieco. Odetnę końcówkę balona. Potrzebuję jedynie tej części. Świetnie! Teraz slime! Och, jak fajnie! Rozrobię go nieco w rękach i uformuję w kształt kulki. Niech wyląduje w balonie. Następnie zacisnę jego koniec i przekręcę. Nie chcę, by slime się z niego wydostał. Super! Pora na pistolet z klejem. Nałożę klej na etui. Ważne jest, by był w białym kolorze. Zrobię nim jakiegoś dowolnego kleksa. Byleby pokrył większą część etui. Właśnie tak! Teraz wypełnię go wewnątrz. To akurat łatwe. Wystarczy trzymać się brzegów. Nie mogę zostawić żadnej przerwy. Zanim klej zaschnie, docisnę do niego balon. No i teraz mam bardzo fajne etui. Można je naciskać. Wow, sama to zrobiłaś? Siadaj tutaj. O rany, nareszcie. Liczyłam, że to powie. Chcesz cukierki czy chipsy? Chipsy. Sprawiedliwa wymiana. Wow, ale ekstra. Tak, tak, wiem, ale teraz jem. Przepyszne. Mój ulubiony smak! Mogłabym zjeść ich cały wagon! Och, a co to robisz? Chcę zobaczyć, jak mocno da się to nacisnąć! Nie! Nie rób tego! O nie! To chyba był jednak błąd! Co? Co to jest? O! Dostałem gluten! Proszę nam wybaczyć! Zresztą to Miles? Chipsa? O, czemu nie? Lubię chipsy! Może nie jesteście jednak tacy najgorsi? To dla pana. Och, jak tatuś mówił, że kupił mi nowy samochód, myślałam, że miał na myśli coś innego. Ale i tak jest nieźle. Brum, brum. Wspaniały dzień. O, tu będzie dobra miejscówka. Idealna, by podziwiać naturę. Ach, dobrze jest odpocząć po ciężkim dniu. Och, fajnie. Puf, puf.
Wow, ale fajne autko! Hej, wracaj tu! O proszę, piramida z kubeczków! Byłaby szkoda, gdyby ktoś ją rozwalił, a tak się właśnie stanie! Juhu! Ale przywalił! Au, moja głowa! Nie znoszę śmiecenia! Zaraz! To mi się może przydać! Zabieram się do pracy! Pora stworzyć coś ładnego! To moje ulubione zajęcie! Zacznę od narysowania oczu na kubeczku! Pierwsze już gotowe! Pora na drugie! Dobrze, teraz dorysuję nos! Ale to będzie słodziak! Pora na buzię! Wygląda na zadowolonego! Dodam mu jeszcze różowe policzki! Dorysuję też wąsy. Odłożę go teraz na chwilę na bok. Wytnę królicze uszy z kawałka papieru i dokleję je do kubeczka. Ale to nie koniec. Nałożę klej na nakrętkę od butelki, a następnie dokleję do niej drugą taką samą. Potrzebna mi też będzie gumka. Nałożę ją na nakrętki. O tak. Przykleję jeszcze taśmą. Nie chcę, by mi spadała. Wygląda dobrze. Teraz zrobię dwa nacięcia z boku kubeczka. I takie same po drugiej stronie. Nie muszą być wcale duże. Trzeba je jeszcze podwinąć. Teraz biorę moje nakrętki. Naciągnę gumkę na każde z nacięć i upewnię się, że nakrętki znajdują się pod kubeczkiem. Pora je nakręcić. Gumka musi być dobrze naciągnięta. No i gotowe. Zrobiłem też drugi taki. Wow! Spójrzcie tylko. Ha? Czy to są króliczki? O rany! Jakie one słodkie! Totko całkiem wyszło już z mody. Hejka! Jak leci? Mogę zobaczyć? O, to zwykły kubeczek. Ha, przydałoby mu się nieco blasku. Wiem nawet jak to zrobić. Co? Czy to złoty pył? Mój królik wygląda przy tym mizernie. No powiedz, jak to zrobiłaś? To nieistotne. Zróbmy mały wyścig. Gotowy? Start! Biegnij, króliczku! Spójrz, jak hopsają! Wygrywam! O nie! Zaraz, zaraz! Czekaj! Ale mam dziś szczęście! Nie wierzę! Mam to autko! Ale ekstra! Jest przepiękne! Nigdy nie byłem tak szczęśliwy! Tylko spokojnie! I w nogi! Spójrz na moją lalkę, mamo! Aha, bardzo ładna. Ale nuda. Teraz pobawię się misiem. Jego też mam dość. Brum, brum. Chcę coś nowego. Coś się dzieje. Mamusia nie lubi hałasu. Nie da się ciebie jakoś wyłączyć? Dobrze, weź kluczyki. No już, śmiało. Wiedziałam, że się uda. To będzie świetna zabawa. Wow! Jaki lśniący! I cały mój! Nie mam nawet prawa jazdy! Zapnijcie pasy, będziemy gnać! Bezpieczeństwo! Ruszajmy! Wrum! Ło, jestem świetnym kierowcą! Bip, bip, z drogi śledzie! Bip, bip! Wow! Cześć, spójrz na moje auto! Jest wspaniałe! Wszystko w porządku? A, no tak. Rozumiem. Bardzo luksusowe auto. Chciałabym takie mieć. I co ja mam teraz zrobić? O, co to jest? Samochodzik? To mój szczęśliwy dzień. Dam go mojej Eni. Ale gdzie ma się nim bawić? Chyba mam pomysł. Połóżcie białą koszulkę na blacie. Narysujcie krzywą linię czarnym mazakiem. I tak przez całą długość koszulki. Dorysujcie drugą linię, to będzie droga. Teraz pasy drogowe. Jak skończycie, to pokolorujcie drogę. Ale nie zamalujcie białych pasów. Jak skończycie, powinno wyglądać tak. Pora włączyć silniki. Hej, Eni, mam coś dla ciebie. To nie wszystko? Wow, droga! To jest świetne! Brum, brum! Zupełnie jak masaż! Super zabawa, mamo! Mam najszybsze autko na świecie! Zobacz! Ha? Ups! Nic nie szkodzi.
Trochę plecy mnie bolą. Co za poniżenie. Ups. To już rano? Pobudka, panienko. Przepraszam za kwiatki. Nieważne, co panienka włoży? Nie wiem. Ani jedno, ani drugie. Dobrze, panienko. Te są ładne. Nie. Jakie lśniące. Nie, są brzydkie. Może coś prostego? Nie. Muszę zmienić pracę. Już do panienki biegnę. Wow! To będzie bolało. To są wszystkie ubrania panienki. Nie! Serio? Chwilę. Może wykorzystamy te gogle? Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Nie chce mi się grać. Proszę założyć. Kto wyłączył światło? Chwileczkę. Elegancka. Nareszcie. Nie chcę tego. Też mi zdziwienie. O, jakie fajne. Jak teraz wyglądam? Pięknie. Dzięki, możesz odejść. Wracam do spania. Co? To jakieś żarty? Chcecie się już doczekać, aż wypróbujecie nasze sztuczki? Nie zachowujcie tej wiedzy tylko dla siebie. Udostępnijcie ten filmik znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych przydatnych odcinków.